witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na dzisiejszej premierze przewodnika z życia Łąk Nowochódzkich. Bardzo się cieszę, że na 20-lecie Łąk Nowochódzkich, bo taka rocznica przypadła w 2023 roku, możemy zaprezentować Państwu nową publikację, przewodnik, który jest przewodnikiem interpretacyjnym, który opowiada o całorocznym życiu Łąk Nowochódzkich. Ja bym bardzo chciał podziękować w tym miejscu wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji. A Łąki Nowochódzkie to takie zaczarowane, nasze nowochódzkie miejsce do tego, abyśmy usłyszeli przyrodę. I mam nadzieję, że nigdy tych Łąk Nowochódzkich nikomu nie oddamy i one tutaj tak będą już na zawsze. Baliśmy się tego, że te łąki zostaną zdegradowane w momencie, gdy je troszeczkę remontowaliśmy odnośnie tych skarb, które były, ale jak Państwo widzicie, przyroda sama wygrała. I tego życzę, żeby te łąki zawsze wygrywały z nami. Ale przede wszystkim, żeby cieszyły nas Nowochucian i gratuluję fantastycznego wydawnictwa. Dawid swoim naprawdę barwnym głosem opowiada o życiu Łąk Nowochódzkich. To jest barwna opowieść z wieloma odniesieniami. Właściwie zaczyna od takich łąk skutych lodem, białych. Prowadzi nas przez Łąki Nowochódzkie, które są coraz bardziej ocieplane słońcem, gdzie mieszkańcy Łąk Nowochódzkich budzą się do życia, ale nie tylko mieszkańcy, także przybysze, którzy zalatują chociażby na Łąki Nowochódzkie, opowiada nam o tych łąkach po to, żeby znowu pokazać nam, jak Łąki Nowochódzkie pomalutku szykują się do zimy i jak Łąki Nowochódzkie pomału usypiają tym snem zimowym. Zacząłem od zimy, bo jej nie lubię. Bo jestem ciepłolubny i już chciałem biec do lata, nie? Do lata. A tu okazało się, że tyle treści jest w zimie właśnie. I miałem takie momenty, gdzie pisałem faktycznie troszkę zimy, troszkę przeskakiwałem do lata. Gdzieś może z tęsknoty serca, nie wiem. Ale generalnie początek był trudny. Trudny, że słuchajcie, Łąki Nowochódzkie to jest niesłychane bogactwo. To są właśnie te opowieści, z którymi może nie tyle trzeba się zmierzyć, tak? Tylko że generalnie jesteś takim łącznikiem między światem ludzi a przyrody, natury, która musi w jakiś sposób wybrzmieć w czytelniku. A generalnie przecież będą czytać tą książkę osoby, które może tą łąkę widzą z okna. Ja miałem przyjemność przebywać na tej łące dość często, ale mimo wszystko są osoby, które są zżyte z tym. I teraz, tak jak mówisz, jest moment pustej kartki, no i zaczynamy przygodę. Witam Państwa. Dzisiaj wchodzimy w ukryte przed zwiedzającymi miejsca Muzeum Historii Światowid. I powoli będziemy zmierzać do żelbetonowego strychu. Obecnie znajdujemy się na strychu Kina Światowid. Proszę zwrócić uwagę na przepiękne żelbetonowe ożebrowanie tego stropu, oryginalną instalację elektryczną, która idzie w rurkach stal pancernych. Jesteśmy jednymi z nielicznych, którzy to pomieszczenie odwiedzali, ale jak zobaczymy po prawej stronie, ktoś tu dawno był przed nami i namalował piękny rysunek pierwszych graficiarzy z lat bodajże 60. Widać, że to jest zrobione albo smołą, albo
jutą powszechnie, farbą powszechnie używaną do malowania rurek. A tutaj w głębi zobaczymy rząd żarówek w tych korytkach na głównej sali kina. Przejdziemy dalej. Tu się znajduje scena pod nami. Idziemy dalej i w oddali widzimy kołowrotek ręczny. Do czego służył ten kołowrotek? Otóż tu się znajdują nad głównymi holami dwa duże, mosiężne żyrandole. I żeby wymienić żarówki w tych żyrandolach, to trzeba ten żyrandol opuścić na dół za pomocą tego kołowrotka i po wymianie żarówek osoba będąca tutaj na strychu ciągnęła ten kołowrotek do góry i żyrandol się podnosił do góry. Nie mógł go nikt ręką dotknąć. I to jest właśnie wentylator, który służył do nawiewu małej sali, która znajduje się pod nami, czyli małej sali kinowej. To tu mamy taki napis. Ktoś ten strych 27 sierpnia 1960 roku odwiedzał